Trenerze, trudny weekend za Wami, akademickie Mistrzostwa Polski, no w połowie jednak udany, bo udało Wam się awansować do tych finałów akademickich Mistrzostw Polski, ale ten drugi warunek, czyli awans dalej w halowym Pucharze Polski, już niestety nie. No tak, tam myślę, że na akademickich to taka formalność, bo tam musimy awansować, tego od nas się wymaga i nie ma w ogóle żadnych jakby wymówień na temat, ale tutaj oczywiście pozostaje mi pogratulować drużynie Kartuz za ich determinację, za to, że są tak szaloną drużyną, bo wiedziałem, że nawet prowadząc z nimi 3-0, to ten mecz jeszcze się nie skończył. I ta determinacja i siła, wola walki była po ich stronie. My wykazaliśmy się, myślę, wręcz głupotą i musimy pomyśleć indywidualnie, każdy z nas nad sobą, nad tym, jak gra, jak to wygląda pod kątem zespołu. Bo tak to nie może wyglądać, nie możemy grać prywatnych meczów ani prywatnych akcji, bo to się szybko mści. I cóż, no, dużo przemyśleń po takim meczu, bo tak naprawdę mamy wąski skład, ciężko coś zmieniać. Cóż, puchar ktoś powie niepotrzebny, ale trzeba wygrywać każdy mecz, bo to zbuduje morale, buduje, zwycięstwa budują, a przegrane oczywiście nie i musimy się pozbierać, mamy na szczęście chwilę czasu do następnej kolejki ligowej. Właśnie ta wąska kadra, plus to uczestnictwo w akademickich mistrzostwach Polski, czy dzisiaj po prostu też nie brakowało już sił, zwłaszcza w tej drugiej części? Powinniśmy się wykazać mądrością i przy 3-0 troszeczkę opanować tą grę i tylko tutaj dobijać przeciwnika, ale wiadomo, ta drużyna jest szalona oczywiście, pod pozytywnym oczywiście tego słowa znaczeniu, bo to jest super drużynka, uważam, taka pod kątem indywidualnym i zespołowym, pod takim względem oczywiście zespołowości, jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, to jest naprawdę wzór do naśladowania moim zdaniem i coś pogratulować tylko zostaje, bo moje zasłużenie na to zwycięstwo, mieli jeszcze 3 karne, tak, no proszę, no gratulacje tylko i wyłącznie. Właśnie, czy właśnie nie gra się trudno z taką, jak trener określił, już szaloną drużyną? To jest w ogóle inny mecz, to w ogóle każdy, kto z nimi gra, wie o tym, my po sparingu wiedziałem o tym, wszystkie stałe fragmenty po prostu leżą w gruzach, bo to jest kompletnie inne ustawienie, wszystko jest inaczej, trzeba by było trenować pod taką drużynę, a my nie trenujemy, trenujemy futsalowo, oczywiście ktoś powie, że oni może nie są futsalowi, są futsalowi, to nie jest tak, że oni nie umieją grać, no. Tylko że ich ustawienie powoduje, że po prostu komplikują się pewne rzeczy i ciężko jest na to zareagować w trakcie spotkania. Dziękuję bardzo. Trenerze, szalony mecz za nami, ale dzisiaj też wielkie święto w Kiełpinie. Przyjeżdża drużyna z futsal Ekstraklasy, no i eliminujecie ją, awansujecie dalej w halowym Pucharze Polski. Jak wrażenia po tym spotkaniu? No myślę, że kibicom na pewno się ten mecz podobał, bo takie mecze w futsalu są najlepsze i to bez dwóch zdań. No cieszymy się, że nam się udało, bo to wiadomo, że tu zespół z Pomorza, chociaż na pewno im nie pomogły te akademickie Mistrzostwa Polski, które mieli teraz piątek, sobota, w którym mi się tu udało awansować. Więc ta końcówka, jak było widać, że zabrakło im chyba pary. Myśmy od początku chcieli biegać, źle zaczęliśmy, bo 3-0 chyba było, tak? I mówię, źle zaczęliśmy, ale wiedzieliśmy, że im więcej będziemy biegać, tym szybciej oni będą po prostu mieli coraz ciężej. No i się udało. No właśnie, ten początek roku, tutaj ostatnio przegraliście z Konstraktem 1-5, mogło się wydawać, że możecie wpaść w jakiś mały kryzys, ale potem znowu kolejne 3 punkty z wyjazdu i teraz w halowym Pucharze Polski wygrywacie z faworytem, czyli chyba dalej robicie to, co w tej pierwszej części sezonu. My dalej robimy swoje, dalej próbujemy biegać, próbujemy wygrywać te mecze i zbierać w każdym meczu 3 punkty w lidze. A w tym pucharze, no to tak daleko jak się uda, tak się uda. Jeżeli chodzi o ten Konstrakt, no to uważam, że nie zasłużyliśmy na 5-1, aczkolwiek też uważam, że nie zasłużyliśmy na zwycięstwa i na remis w tym meczu, bo Konstrakt był dużo lepszy, dużo bardziej cierpliwy i dużo bardziej poukładany w tym meczu, więc no tu nie ma dwóch zdań, że Konstrakt sobie zasłużył na te 3 punkty. Myśmy biegali, ale no nie starczyło po prostu. Kogo teraz pamiętam przed tą rundą życzył Pan sobie właśnie, żeby grać z takim rywalem jak AZS Uniwersytet Gdański? No tak teraz patrzymy na wyniki, tam coraz więcej drużyn z futsal Ekstraklasy w halowym Pucharze Polski odpada. To możliwe, że ciężko będzie spotkać się jeszcze z jakąś drużyną z futsal Ekstraklasy, ale gdyby była taka możliwość, to z kim chciałby się Pan spotkać w kolejnej rundzie? Że ja bym się chciał, mi jest obojętnie z kim, byleby tutaj w Kiełpinie, byleby tu przy naszych kibicach, bo no dzisiaj chyba wszyscy widzieli, że niosło nas aż, że no nie szło, a nieśli kibice, także mi jest obojętnie z kim, byleby tutaj.
Znaczy, to był na pewno najbardziej dramatyczny mecz w tym sezonie, może i taki, trudno powiedzieć, czy najlepszy, nie wiem jak to trener oceni z trenera perspektywy, czy najlepszy w waszym wykonaniu, jeśli chodzi o takie gonienie wyniku, poza oczywiście to, co trener wspomniał, tym 0-3 przez te pierwsze 8 minut. Znaczy najlepszy myślę, że nie, jeżeli chodzi o gonienie, bo były mecze, w których trzeba było gonić dużo więcej. Nie wiem, ciężko mi teraz powiedzieć, który był taki najlepszy, który zagraliśmy, tak jakbym... Na pewno dobry mecz zagraliśmy z Zieloną Górą, no nie patrząc na to, jak graliśmy z tyłu, bo z tyłu graliśmy źle, ale graliśmy bardzo dobrze do przodu. No Red Devils to też nie był aż taki dobry mecz tak naprawdę, tylko strzelaliśmy przedłużone karne, co tu dzisiaj nie bardzo nam wychodziło, ani przedłużone, ani krótkie. Nie wiem, ciężko jest mi powiedzieć. Mi się tak naprawdę dla mnie najlepsza taka połówka to zagraliśmy w Białymstoku. Pierwsza połowa w Białymstoku to było to. Wygrywacie w halowym Pucharze Polski z drużyną z futsal Ekstraklasy i awansujecie dalej. No to był mecz niesamowity, tyle zwrotów akcji, chyba najbardziej taki emocjonujący w tym sezonie na hali w Kartuzach. Tak, dokładnie, no zgadza się. Postawili w pierwsze 10 minut dobre warunki, ale no nie, widać było, że byli zmęczeni tak naprawdę po akademickich mistrzostwach Polski. No i gdzieśmy też byli w gazie i to wykorzystaliśmy tak naprawdę pod koniec meczu. Właśnie, to straciliście pierwsze 3 bramki tam w 8 pierwszych minutach. Trener wtedy, Jakub Hoffmann, wziął czas. Co wam przekazał? Jak was zmobilizował do tego, że udało wam się później strzelić chociażby te 2 bramki, które sprawiły, że złapaliście kontakt w meczu z rywalem? Tak naprawdę kazał nam się uspokoić. No, widać było, że koledzy niektórzy są zestremowani. Jednak Ekstraklasa przyjechała, doświadczeni. I to zaowocowało bramkami tak naprawdę. Nie? Gdzieś tam głupia strata bramki na 4-2. Ale na szczęście to odrobiliśmy i wygraliśmy w końcówce. No wydawało się, że w tej pierwszej części może AZS ma tę większą przewagę, ale w drugiej już jakby wy zyskaliście tę przewagę. Czy nie miało znaczenia to, że rywale grali wczoraj w akademickich mistrzostwach Polski w Toruniu i może trochę brakowało im dzisiaj sił? No chyba tak, no. Było widać, nie? Gdzieś pod koniec, tak moim zdaniem przynajmniej. Jeśli chodzi jeszcze o tutaj kontrowersje, czy też faule, no mecz był też trochę dosyć ostry. Nie baliście się, że wymknie wam się spod kontroli? Nie, u nas to tak zawsze wygląda, nie? Mamy chłopaków z temperamentem, no i tak to wygląda, no nic nie poradzimy na to, nie? Choć sędziowie, no uważam, że niektóre sytuacje mogli gwiznąć, nie musieli niektórych, ale życie.